Co czuje Twoja osoba ukochana? Witam serdecznie, kochani Państwo, na wróżbie z kart Lenormanda i z kart Tarota. Oczywiście proszę Was, jak zawsze, o nowe subskrypcje, jeśli jesteście tu pierwszy raz. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry. Proszę Was również, kochani moi, o Waszą aktywność, czyli komentarze, lajki. I zapraszam Was na wróżby indywidualne, jeśli chcecie mi zadać jakieś osobiste pytania do kart, napiszcie mi e-maila, a ja podam Wam warunki takich wróżb osobistych. Mój adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale, pod filmikiem i w komentarzach. Dobrze, grupa pierwsza to kamień ametyst fioletowy i karty Lenormanda. Grupa druga to kwarc cytrynowy i karty Tarota. Wybierzcie sobie, kochani, grupę i zaczynamy. Mam nadzieję, że już wybraliście. I zaczynamy. Więc pierwsza grupa na razie. Drugą sobie zostawimy. Co ta osoba czuje do Ciebie? Co ta osoba ukochana czuje do Ciebie? Dobrze, mamy tutaj psa, czyli przyjaźń, lojalność, zaufanie, jakby, że możesz na niego polegać. Pokazuje tutaj jego lojalność jakby w stosunku do Was i to, że jest ciągle nastawiony jeszcze do Was przyjacielsko, że chciałby przyjaźni z Wami, że chciałby takiego kontaktu przyjacielskiego z Wami. Natomiast jest u niego jakaś frustracja, sprawy między Wami, kłótni, sprzeczki, po prostu coś jest nieposprzątane między Wami, dużo frustracji, nerwów. Tutaj jeśli chodzi o stabilność, stabilizację Waszych relacji, to bardzo, bardzo jest tutaj sfrustrowany, zły. Jest jakaś niejasność, jeśli chodzi o Wasze kontakty. Być może nie widzicie się, nie komunikujecie. Brak stabilności tutaj. Dlatego jest u niego ta frustracja. Czuje on zdenerwowanie. Czuje, że jest dużo spraw między Wami niejasnych, niewyjaśnionych, nieklarownych. Czuje jakby, że wszystko negatywnie się tutaj, jeśli chodzi o stabilizację Waszej relacji, rozwinęło. Myśli również on o tym, czy ona myśli o tym, tęskni, być może jak jest sam, sama wieczorami, nocą, tutaj tęsknota emocjonalna, może rozmyślanie, także tutaj na pewno brak jakiś odczuwa. I chciałaby być może jeszcze jakieś przyjacielskie z Wami tutaj kontakty. Po przyjacielsku może by coś wyjaśnić tutaj, tak? Ponieważ mamy dużo chmur, czyli dużo jakichś problemów kłębiących się wręcz. Jeśli chodzi o Waszą relację, ta osoba
Czuję, że być może jesteście tu osobą odpowiedzialną, stabilną, silną bardzo, że chciałaby tutaj po przyjacielsku nawet, tak, w przyjaźni, w jakiejś harmonii wyjaśnić tutaj te kłębiące się problemy między wami. Też uczucia tej osoby są na razie nieklarowne poprzez te wiele problemów i frustracji, które są tutaj u was. Dziękuję grupie pierwszej i proszę grupę drugą, czyli karty Tarota. Oczywiście grupa pierwsza może zostać i zobaczyć wszystko również dla grupy drugiej, cały filmik oglądnąć. Co czuję osobą kochana? Kłótnie, sprzeczki. Nie może się ta osoba zdecydować. Być może ma inne osoby do wyboru, ale wspomina, tęskni, tak samo jak w pierwszej grupie, wspomina, zastanawia się, nie może się zdecydować, ma różne myśli, ale też może ma różne inne jeszcze osoby, z którymi pisze, z którymi się spotyka, jest być może konkurencja, rywalizacja. Są jakieś sprzeczki, przepychanie się łokciami, czy walka na silne ego między wami, coś chcecie sobie udowadniać, była może jakaś kłótnia, może ta osoba boi, lęka się też kłótni. Diabeł, czyli tutaj tylko manipulacja, uzależnienie seksualne. As buław, czyli ta osoba tej myśli intuicyjnie w głowie jest. Tutaj diabeł oczywiście mówi o tym, że jest to jakiś toksyczny związek, tak, który polega tylko na manipulacji, na seksie, przepraszam, na jakimś uzależnieniu być może. Ta osoba może tylko myśli tutaj seksualnie bardzo. No, oczywiście nie rokuje tutaj jakichś wielkich emocji. Owszem, ta osoba myśli o was, wspomina, tęskni może, ale myśli tutaj emocjonalnie, bardziej seksualnie, tak? Toksycznie też. Osoba toksyczna, emocje toksyczne, bardziej opętanie seksualne lub jakieś, no tutaj problematyczny związek, tak powiedziałabym, toksyczny. Także druga grupa jest raczej ciężka w emocjach, bardziej tutaj jest manipulacja, bardziej jest tutaj uzależnienie seksualne. Ta osoba chce wami tylko tutaj się, powiedzmy, zabawić może, tak? Ale ma więcej tu osób do wyboru, widzę więcej opcji jakichś. Konkurencja, rywalizacja, inne konkurentki, rywalki. Także grupa druga jest raczej, powiedziałabym, toksyczne emocje. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.